Dzień dobry, z tej strony Łukasz Woliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania krótkiej przypowieści zatytułowanej Rozumny Osioł. Osioł pracował w polu dla swojego pana, kiedy wybuchła wojna. Wróg dotarł już w pobliże domu i pan chciał go opuścić razem ze swoim osłem. Szybko, zawołał do niego, musimy uciekać. Osioł nie chciał się ruszyć. Pan go prze przekonywał: Wróg stoi u naszych wrót. Musimy wyruszyć, zanim cię pojmie. Ale osioł mu odparł: Co z tego, że mnie pojmie? Co z tego, że będę miał nowego pana? Dźwigam już jedno brzemię na swym grzbiecie. Myślisz, że mnie obciąży podwójnie? Bajka tam. Mówi nam jasno, że gdy biedni i mali zmieniają pana, właściciela, nic w ich losie się nie zmienia. Czy zgadzacie się z takim widzeniem rzeczy? Czy możecie podać przykłady, które potwierdzają tę wizję świata lub jej zaprzeczają? Jest to niewątpliwie bardzo. Pesymistyczna wizja świata. Zastanówcie się nad tym.